Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Good morning. Dzień dobry. Dzień dobry. How are you? Jak się czujecie? Thank you. It's amazing what the Holy Spirit is doing to us and doing to so many people in the whole world today. Zadziwiające jest, co czyni nam Duch Święty w dniu dzisiejszym i wielu ludziom na całym świecie. And the praise and worship that we had right now. Uwielbienie, które przed chwilą przeżywaliśmy, is showing what we have deep in our hearts. Pokazuje, co leży głęboko w naszych sercach. And that has to be our lifestyle. I tak powinien wyglądać styl naszego życia. Even if you are not singing, but inside the heart beats. Nawet jeśli nie śpiewasz, of your heart, ale w twojej piersi bije serce, as you gaze at God, your Father, gdy wpatrujesz się w Boga swego Ojca, your merciful Father, musisz iść pójść dalej. Our merciful Father, that has to continue. Nasz i mówić nasz Ojcze miłosierny, to musi tak trwać. We God, our Father, does not want to see miserable creatures, but he wants to see the people who are rejoicing in the life of his risen Son. Bóg Ojciec nie chce widzieć takiego mizernego, żałosnego swojego stworzenia, ale ludzi, którzy radują się z serca w Duchu Świętym. Even in our weakness, the Lord reads our heart and knows our sincerity of how we are gazing at Him in love. Nawet w naszych słabościach Bóg czyta nasze serca i widzi, jak w szczery sposób spoglądamy na Niego. Excuse me for removing the jacket. It is hotter than Africa. Przepraszam, musiałem zdjąć moją marynarkę, ponieważ tu jest bardziej gorąco niż w Afryce. In Africa, you don't have to remove your jacket. I mean, inside it is warm, it is hot. It's not hot, it's cool. Ale w Afryce nie trzeba zdejmować marynarki, ponieważ w środku nie jest gorąco, jest chłodno. Maybe here you make up for all the winter. Może tutaj sobie nadrabiacie teraz za całą zimę. You know, one of the greatest things is that that we in Africa have thank God for every day is that when God wanted to rest and he was finishing everything and he looked at it and said, everything is very good. Kiedy Bóg zakończył wszystko, to powiedział i chciał odpocząć. Powiedział, wszystko jest bardzo dobre. And he looked at all the human beings he had just created. I popatrzył na wszystkich ludzi, których właśnie stworzył. He said, there is something more I need to do on this creation of human beings to make them look more beautiful, more handsome. Powiedział, że jest jeszcze coś muszę uczynić przy tym stwarzaniu ludzi, aby oni byli jeszcze bardziej piękni, bardziej przystojni. So he created us. A więc stworzył nas. Właśnie zabrakło tego w całym stworzeniu. Zabrakło człowieka. The Africans. Nas, Afrykańczyków. So that's why we don't have to eat a lot of chocolate in order to be like this. We have to, it's ever there. Nie musimy jeść dużo czekolady, żeby właśnie tak wyglądać. Mamy już dużo jej w sobie. So we
We want to go deeper, and that's what God is calling us in this year of meditating about God being our merciful Father. Musimy pójść dalej i właśnie pragnie Ojciec, Bóg Ojciec, abyśmy rozważali nad Jego miłosierdziem w tym właśnie roku miłosierdzia Bożego. And God reaching out to us with a passionate heart. Bóg, który wychodzi do nas z sercem pełnym współczucia, miłości, miłości, która nas kocha. It's a journey we are taking, a new journey towards the end time. We are in the end time. Jesteśmy teraz w czasach ostatecznych i podejmujemy tą właśnie wędrówkę ku czasom ostatecznym. These are the years of the end time. We shall never have any other years of the end time. Only these. I to są właśnie czasy ostateczne. Nigdy takich czasów więcej nie będzie. And we're not going to just obey God because we are afraid of punishment. Nie będziemy słuchać się Boga tylko dlatego, iż boimy się kary. We are going to reach out to the heart of God. Chcemy wejść niejako w serce Boga. That's why I continue to go back to what we have been trying to see ever since Vatican II. Dlatego właśnie nieustannie powracam do drugiego soboru watykańskiego. John the 23rd opening and says, let there be a new Pentecost. Papież Jan 23 otwierający ten sobór i mówiący, niech nastanie nowa pięćdziesiątnica. A new experience of an outpouring of God's love, the Holy Spirit. Nowe doświadczenie wylewającej się Bożej miłości, Ducha Świętego. It's a time of restoration, restoring us in the way he created us to be and to live. Jest to czas odnowy, przywracania nas właśnie do takiego sposobu bycia, w jakim, do jakiego on nas przeznaczył. So in this very hour we want to meditate and we shall continue to dig in the Bible how God the Father loves me personally. W tej właśnie godzinie będziemy rozważać na podstawie Biblii, w jaki sposób Bóg Ojciec kocha mnie osobiście, jako osobę. And his love for me is everlasting. A Jego miłość względem mnie jest odwieczna. God has never stopped loving me. Bóg nigdy nie przestał mnie kochać. He loves me in the way I am, in the way I have come today. Kocha mnie takiego, jakim jestem, takiego, jakim dzisiaj przyszedłem. And that's the way you want. Why am I saying in the personal way? God is my Father. He loves me personally. His mercy is for me everlasting. That's what you want to have to say to yourself. I On pragnie, byśmy mówili sobie, powtarzali sobie, że Bóg jest moim Ojcem i On kocha mnie osobiście. Tak chcę, byśmy mówili. And when we look at the very beginning, kiedy patrzymy na sam początek, we see the picture of God the Father, our Maker. Dostrzegamy obraz Boga Ojca, naszego Stwórcy. He prepares, before He creates us, He first makes sure there is water, there is food, there is shelter, there is everything that we can enjoy. On najpierw czyni przygotowania, zanim nas stworzy. Dopilnowuje tego, by była woda, schronienie, pożywienie, wszystko dla nas przygotowuje. And out of his love, he creates man and woman and he makes them equal. He doesn't make them have dominion over one another, but to relate to one another in love according to the way God is, the Father, the Son, and the Holy Spirit. I ze swojej miłości stwarza mężczyznę i kobietę jako równych sobie. Nie chce, by jedno
panowało nad drugim, ale trwało w relacji, w takiej samej relacji, w jakiej trwa Bóg, Syn i Duch Święty. In Genesis chapter 1, verse 26. 1:26. Let us create in our image, man in our image and likeness. Mówi, stwórzmy człowieka na nasze podobieństwo i obraz. So one idea is the relationship of love, like the Father, the Son and the Holy Spirit. Jest to więc relacja miłości, taka jak pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. And so God did not create religion. Bóg nie stworzył religii. Religion is an attitude by human persons trying to reach out to God by their own type of thinking, by their own way of looking at things. Ponieważ religia jest to postawa człowieka względem Boga, który człowieka, który próbuje dotrzeć do Boga poprzez swój sposób myślenia, poprzez swoje czyny. Even the desire for us to reach out to God has been created by God and put into us. He created us in his own image and he breathed his heart, his life into us. On tchnął w nas swego ducha, tchnął w nas swoje życie, stąd nasze pragnienie dążenia do Niego. Genesis chapter 2 verse 7 says, Księga Rodzaju 2:7. A breath of life into us and we became living beings. Mówi on, tchnął w nas życie i sprawił, że jesteśmy istotami żyjącymi. And Pope Francis tells us, papież Franciszek mówi nam, actually crowning and giving out the stage where we have reached ever since the Vatican II was opened for a new Pentecost. Po tym jak drugi Sobór Watykański otworzył się na nową Pięćdziesiątnicę, and the bishops, the popes seem tell us, and the popes are giving the whole view of all the bishops in the whole world, even those who are from the separated churches. Daje nam obraz biskupów wszystkich kościołów, nawet mimo tego, że istnieją kościoły odłączone. That though we are baptized in water and the Holy Spirit, and later on confirmed in the character of Jesus Christ, there are still some things missing. Że ci, którzy zostali ochrzczeni duchem i wodą i następnie zostali potwierdzeni w charakterze Chrystusa, tym osobom jeszcze czegoś brakuje. We're not so much deeply conscious of the Holy Spirit dwelling in us. Nie jesteśmy jeszcze tak głęboko świadomi odnośnie Ducha Świętego, który w nas zamieszkuje. And dwelling in us like rivers of water, as Jesus told us. A kiedy on w nas będzie przebywał, to będzie przebywał niczym rzeki wody, jak nam mówi o tym Jezus. And this brings to us why the jubilee. I to właśnie tutaj prowadzi nas do kwestii jubileuszu. Dlaczego on jest? The jubilee dates from the memory that God saved his people from slavery from Egypt. Jest to przypomnienie tego, iż Bóg wybawił swój lud z niewoli egipskiej. But even it was under the leadership of Moses. Nawet mimo, że odbyło się to wszystko pod przywództwem Mojżesza, and Moses needed to be conscious that he is a leader of saving people from what makes them slaves. Mojżesz musiał być świadom, że prowadził lud w zbawianiu go z tego, co czyniło ich niewolnikami. At one time when the people found that they were already outside of that slavery, they thought it was over. They started dancing, they forgot all about what God was asking them to do. W chwili, kiedy ludzie zdali sobie z tego sprawę, że już wyszli z niewoli, zaczęli tańczyć, radować się,
i jednocześnie zapomnieli o tym, co im powiedział Bóg. They were not prudent to know that probably the one who prepared, those who were dehumanizing them, those who were fighting them, could reorganize the army and fight them. Nie byli wystarczająco przewidujący, by powiedzieć sobie, że ci, z którymi walczyli, mogą się przeorganizować i znowu podjąć z nimi walkę. And so while they were busy doing their own things, i gdy zajmowali się swoimi własnymi sprawami, the army came. Nadeszła armia. And what did they do? They began to complain against God. I co takiego wówczas ten lud zaczął robić? Zaczął skarżyć się na Boga. Moses teaches us. Mojżesz naucza nas. By not complaining with them and not rebuking them, neither does he judge them. Nie narzekając na nich, nie gromiąc ich, nie oskarżając ich. He goes to the Father. Mojżesz. Their Father. Udaje się do Ojca, ich Ojca. And he says to them, what shall I do? They are your people. I zapytuje go, co mam zrobić, to jest twój lud. They are complaining about food. Oni skarżą się na jedzenie. They don't know how to cross, because behind there are soldiers and in front there is the Red Sea. What shall we do? Nie wiedzą, jak dalej przejść, ponieważ z tyłu jest wojsko, a z przodu Morze Czerwone. Nie wiedzą, co mają czynić. And the Lord, there is this conversation, and the Lord answers, what do you have? What did I give you in your hands? I wówczas następuje ta wymiana zdań. Bóg zapytuje, co takiego masz w swoich dłoniach? And Moses does not realize that even the little God can give, has given you is tremendous. I Mojżesz nie zdaje sobie sprawy z tego, że nawet ta mała rzecz, jaką dał Bóg, jest tak naprawdę czymś olbrzymim, wspaniałym. Only use it the way God has given it to you. Chodzi tylko o to, by posłużyć się tym w taki sposób, w jaki dał ci to Bóg. And when he took faith and he did it the way God has asked him to do, then he was able to divide the sea into two and there was a dry land. I wówczas, kiedy przyjął to wszystko we wierze i uczynił tak, jak mu Bóg powiedział, to rozdzielił Morze Czerwone na pół i mogli przejść suchą stopą. Now the question is how to pass through this another faith. I act of faith. I pytanie jest teraz takie, w jaki sposób dojść do tego aktu wiary. The waters, and yet the waters, nothing protecting you, come and enter. You need to have a trust, an abundance of yourself into God. You must abandon yourself totally into God's hand in order to reach the success. Widzisz wodę z jednej strony, z drugiej strony nic ciebie nie osłania. Musisz wówczas zaufać całkowicie Bogu, poddać się Jemu całkowicie, aby tobie się mogło udać. A kind of what we have seen in John Paul II. He comes to the papacy, there is a lot of fear, there are uncertainties, there are doubts, and he said, do not have fear. Widzimy to także w osobie Jana Pawła II, który gdy wstępował na urząd papieski, było dużo wątpliwości, dużo zamieszania, dużo strachu, a on wówczas powiedział, nie lękajcie się. And he goes on, empowered by the Holy Spirit, like Stephen, and he holds on to the cross, and he says he's a leader of the whole, the people, the followers, the people who have faith in Jesus Christ, the Lord. I on idzie dalej, tak jak Szczepan, trzyma się krzyża i prowadzi lud do swego Pana. We hear him say, it's finished, hanging on the cross and calling all of us to hang on that type of faith, passionate love for God, to see his glory. I on właśnie obejmuje ten krzyż i mówi, dokonało się, i pragnie, byśmy właśnie tak trwali przy tym krzyżu, pełni
miłości, wielkiej miłości wobec Boga. So we are asked to have a relationship of love and to see God as one who loves us and to see what he says about us and what he says he is to us. Musimy trwać w tej relacji z Bogiem, przyglądać się temu, co on nam mówi o nas samych, kim my jesteśmy. He says he is our father. A co on mówi? Mówi, on jest naszym ojcem. There is a very touching I don't know about you, but it touches me, Ezekiel chapter 16. Księga Ezechiela, rozdział 16. Jest to fragment, który bardzo mnie porusza. He looks at the people at Israel, and this is written that all of us may understand how he looks at us. Patrzy on tutaj na swój lud Izrael i napisano jest właśnie, tak jak tam napisano, to właśnie podano w jaki sposób Bóg na nas wszystkich patrzy, nie tylko na Izraela. So Ezekiel chapter 16. Księga Ezechiela, rozdział 16. It says, the word of the Lord came to me, son of man, make known to Jerusalem her abominations. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, zapoznaj Jerozolimę z jej obrzydliwościami. And when God looks at us, he is talking to us as children whom he wants to shape, whom he wants to correct. It's for correction, not for punishment. Bóg patrzy na nas jako na swoje dzieci, ale nie chodzi tutaj o to, aby nas karał, ale chce nas poprawiać. You shall say, thus says the Lord God to Jerusalem. Tak mówi Pan Bóg do Jerozolimy. By origin and birth you belong to the land of the Canaanites. Z pochodzenia i urodzenia swego jesteś w ziemi Kanaan. So you can imagine where you come from, which is your origin, your great grandparents, your parents, where do you come from? Możesz teraz pomyśleć, skąd ty pochodzisz, skąd pochodzą twoi rodzice, twoi dziadkowie, jakie jest twoje pochodzenie? He says your father was an Amorite. On so mówi, who is your father? Is he a southerner or a northerner? What type of accent does he have? Even in Poland, where you speak Polish. On mówi, ojciec twój był Amorytą i ty możesz zastanowić się, kim jest twój ojciec, czy pochodzi z południa, z północy, jaki ma akcent, jaki akcent ma twoja matka? Your mother maybe is from Warsaw and you are from originally Gdańsk. Twoja mama może pochodzi z Warszawy, ty z Chojnic bądź z Gdańska. As for your birth, on the day you were born, your navel cord was not cut. A twoje urodzenie, w dniu twego przyjścia na świat, nie odcięto ci pępowiny. Is there anyone of you who knows who cut your umbilical cord? Czy wiesz, kto odciął twoją, czy ktokolwiek z nas wie, kto nam odcinał pępowinę? Do you know? Czy wiecie? Even in modern times you don't know. Nawet we współczesnych czasach tego nie wiemy. But God was there. Ale Bóg tam był. To make sure it is well done. I dopilnował, by dokonano to we właściwy sposób. In Africa, where most of the children are born in homes or on the road when they are going to the hospital. W Afryce, gdzie większość dzieci rodzi się w domu bądź w drodze do szpitala. It is even very interesting. Mamy bardzo interesującą rzecz. One day after my ordination, I was put in a parish and I was made a parish priest. Pewnego czasu po moich święceniach zostałem proboszczem na parafii. I had to replace a Canadian priest who had retired. Dano mnie tam w miejsce pewnego kapłana z Kanady, który odszedł już na emeryturę. And four men came carrying a woman who was in labor. Czterech mężczyzn przyniosło kobietę, u której zaczął się już poród. Just carried on a stretcher from the mountains, from the hills. Nieśli ją na noszach z gór, ze wzgórz.
And I needed to drive 60 kilometers in order to take this woman to the hospital. I musiałem przejechać samochodem 60 kilometrów, aby zawieźć tę kobietę do szpitala. And I made her sit at the back seat. I posadziłem ją na tylnym siedzeniu. And since the roads were bumpy, a ponieważ na drodze było dużo wybojów, it seems it helped her to give birth quickly. Myślę, że to pomogło jej w szybkich narodzinach, w szybkim porodzie. So she stopped me. Father, stop, stop. I zakrzyknęła do mnie: Ojcze, proszę się zatrzymać. There is a baby here. Jest tu już dziecko. Now the question on how to cut the umbilical cord. No i teraz narodziło się pytanie, w jaki sposób przeciąć pępowinę. And she said, look in my bag, I might have a razor blade. Powiedziała, proszę popatrzeć w moją, zobaczyć w mojej torbie, tam leży żyletka. She was an experienced woman, so now where to cut. Ona była doświadczoną kobietą i wiedziała, gdzie należy dokonać cięcia. So God cut the umbilical cord of that baby, I mean from the mother, by using a priest. Bóg dokonał przecięcia pępowiny u tego dziecka, posługując się kapłanem. God was there. Bóg tam był. And the child survived. Dziecko przeżyło. And many children survived that way. I wiele dzieci przeżywa właśnie w ten sposób. So the Lord says you were born and your umbilical cord was not cut. You were not washed with water or anointed. W dniu twego przyjścia na świat, mówi Pan, nie odcięto ci pępowiny, nie obmyto cię w wodzie, aby cię oczyścić. You are not rubbed with salt or wrapped in swaddling clothes. Nie natarto cię solą i w pieluszki cię nie owinięto. I think the children I take care of those who have been abandoned, those who have been thrown in rubbish and in toilets, one day if they read this story, they will be healed. I think the children I take care of, the abandoned children, those who have been thrown in toilets prematurely, and also those who have been thrown in the rubbish, one day when they read this story, they will be healed. Myślę, że te dzieci, które ratuje właśnie, dzieci, które zostały, były wyrzucone gdzieś zaraz po narodzinach na śmietnik do toalety, kiedy te dzieci któregoś dnia przeczytają ten tekst, to wówczas doznają uzdrowienia. But the Lord is saying to you also, all those who are in modern times, that even when you are born, there was blood, it needed to be washed. You needed to be put in swaddling clothes. Ale nawet we współczesnych czasach przy porodzie wiemy, że przecież dużo jest krwi i każdy z nas musiał zostać obmyty i owinięty w pieluszki. And he says, no eye looked on you with pity or compassion to do any of these things for you. I mówi, żadne oko nie okazało współczucia, aby spełnić względem ciebie jedną z tych posług przez litość dla ciebie. So the Lord is saying, I knew you, I know what was happening to you before any other person. Bóg mówi, że ja znałem ciebie, zanim jeszcze stałeś się osobą. On that day you were born, you were left out in the field, rejected. W dniu twego urodzenia wyrzucono cię na puste pole. Then I passed by and saw you struggling in your blood. Przez niechęć do ciebie, oto ja przechodziłem obok ciebie i ujrzałem cię, jak szamotałeś się we krwi. And I said to you, in your blood, live. Rzekłem do ciebie, gdy byłaś we krwi, żyj. I helped you to grow like a field plant, so that you grew maturing into a woman with breasts developed and hair. Grown. Rośnij, jak trawę na polu cię uczyniłem, rosłaś, wzrastałaś i doszłaś do wieku dojrzałego, piersi twoje nabrały kształtu i włosy twoje stały się obfitsze. So the Lord is looking at the whole of humanity as if it is the wife. I Bóg spogląda na całą ludzkość, na całą ludzkość jako na swoją córkę. But still, you were stuck naked.
ale byłaś naga. I passed by again and saw that you were now old enough for love. Oto przechodziłem obok ciebie i ujrzałem cię. Był to twój czas, czas miłości. So I spread the corner of your cloak over you to cover your nakedness. Rozciągnąłem połę płaszcza mego nad tobą i zakryłem twoją nagość. So remember our baptism. Wspomnijmy więc na nasz chrzest. I swore to you and entered into covenant with you. Związałem się z tobą przysięgą i wszedłem z tobą w przymierze. And you became mine. I stałaś się moją. Then I bathed you with water, washed away your blood and anointed you with oil. Obmyłem cię wodą, otarłem z ciebie krew i namaściłem olejkiem. I clothed you with an embroidered gown, put lisse sandals on your feet. I gave you a fine linen sash and silk robes in to wear. Następnie przeodziałem cię wyszywaną szatą, obułem cię w trzewiki z miękkiej skórki, opasałem bisiorem i okryłem cię jedwabiem. So this up till verse 13 can give us the picture of how God looks at you, how he has been looking at you as a child, as a daughter, as a son. Ten tekst do wersetu 13 podaje nam, pokazuje nam, w jaki sposób Bóg patrzy na ciebie jako na swoją córkę, jako na swego syna. And in Isaiah 43 saying, I love you, you are mine, you are precious to me. I w Izajasza 43 mówi, kocham ciebie, jesteś drogocenny, jesteś mój umiłowany. That's the way God gazes at you, at me right now. W taki sposób właśnie w tej chwili Bóg patrzy na ciebie i na mnie. And says, I love you, you are precious to me, you are mine. I mówi, kocham ciebie, jesteś drogocenny, jesteś mój. People might call you all kinds of names. Ludzie mogą cię nazywać różnymi określeniami. Maybe a thief. Może mogą mówić, że jesteś Maybe złodziejem. An adulterer. Może jesteś cudzołożnikiem. Maybe they might say you are stupid. Może mogą mówić, iż jesteś głupi. Maybe they call you one who's a divorced person. Może określają ciebie mianem rozwodnika, geja. Drug addicted. Narkomana. Prostitute. Many other names. I mogą używać jeszcze wiele innych określeń. But that's not how God our Father is looking at. Ale to nie jest sposób, w jaki spogląda na nas nasz Bóg Ojciec. He is looking at his daughter. On patrzy na swoje córki. His son. Na swoją córkę i na swojego syna. We are his sons and daughters, even the way we are now. No matter about your weakness. I jesteśmy jego synami i córkami, takimi, jakimi jesteśmy. Tu nie mają znaczenia nasze słabości. He does not like sin. He hates sin, but he loves you. On nienawidzi grzechu, ale kocha ciebie. And he loves you the way you are, the way from your background, from the things you have been going through, whatever good and bad things you have done, he is looking at you. This is my daughter, this is my son. I love her. I love him unconditionally. Niezależnie od tego, co stało się w twoim życiu, co uczyniłeś, on patrzy na ciebie z miłością, mówi, to jest mój syn, to jest moja córka, którą kocham bezwarunkowo. Not because of your successes, not because of your riches, not because of your titles. Nie chodzi tutaj o twoje odnoszone przez ciebie sukcesy, twoje bogactwa, tytuły, które nosisz. In most cases we want to forward our titles. I am Dr. So and so, Dr. Father so and so. In my line of people will say Dr. Father so and so, Dr. Father John Baptist Bashabora. I'm not looking at myself, I am a son of God. I także o mnie mówią w Afryce i gdzie indziej, doktor, ksiądz Bashabora, ale ja patrzę na siebie tylko jako na syna Boga. Those are qualifications. To są tutaj chodzi o kwalifikacje. But what we are is what God sees us, my daughter, my son.
Ale kim my jesteśmy? Jak nas widzi Bóg? Mówi, jesteś moją córką, moim synem. And the more he sees you in danger, the more he comes closer to you and he says, my little ones. I kiedy widzi, jak jesteśmy w jakimś zagrożeniu, to tym bardziej przychodzi do nas i mówi, nasi, moi maluczcy. So the council, the Vatican Council, recognized that we must look at people the way God the Father looks at them. Sobór Watykański II pokazał, iż mamy patrzeć na ludzi w taki sposób, w jaki widzi ich Bóg Ojciec. And John the 23rd says, we are now changing. We are filled with the Holy Spirit to look at people with mercy other than civility. Jan 23 mówi, że dokonuje się teraz u nas zmiana. Patrzymy teraz na ludzi z miłosierdziem i ukojeniem. And Paul the 6th said, we have come out of this council believing that we must be a people that will promote charity. I Paweł VI z kolei mówi, zakończyliśmy ten sobór i wierząc, że ich musimy wychodzić do ludzi z miłością. And we must be, as we have been called to be the mother of all churches, we must be a loving mother, other than a judging mother and a condemning mother. I musimy być do tym, do czego zostaliśmy wezwani, Kościołem, który jest matką wszystkich kościołów, która kocha, a nie osądza i potępia. And John Paul says, we cannot add wounds to those who are already wounded. Jan Paweł mówi, nie możemy przydawać ran tym, którzy już ich doznali. And Pope Benedict asks us a question. Papież Benedykt, how far is your love? Papież Benedykt zadaje nam pytanie, jak daleko sięga Twoja miłość? And he carried out what John Paul II was doing to us. On kontynuował to, co nam przekazywał Jan Paweł II. But even if you will excuse me to put you back to John Paul the First, who brings a smile only into the Vatican. I tutaj jeszcze musimy powrócić do papieża Jana Pawła pierwszego, który przynosi do Watykanu tylko uśmiech. The people he leads must be a smiling people. Ludzie, lud, który on pasi, musi być ludem, który się uśmiecha. We must be an image of God looking at people with a smile of God. Musimy być obrazem Boga i patrzeć na ludzi z uśmiechem Boga. Even as we are sitting here, God is looking at you with a smile. He knows all about you, but he's smiling at you because you are a daughter, a son. Bóg wie o tobie wszystko, ale patrzy na ciebie z uśmiechem, ponieważ jesteś jego synem, jego córką. Pope Francis has told us that when the time came, God gazed at a girl and it was the time for him to fulfill his promise. He gazed at Mary. Papież Benedykt mówi, że Francis. Papież Franciszek mówi, iż kiedy nadszedł czas, Bóg spojrzał na tą dziewczynę i powiedział, że to teraz czas małżeństwa. Nadszedł czas małżeństwa. He looked at this pure girl, this type of what he wants to see in each and every one of us, the holy ones, the pure ones. On spojrzał na tą czystą dziewczynę, taką, jaką chce widzieć, jakimi chce widzieć nas wszystkich, czystymi, świętymi. And he looked also at the sterile woman and a man who was also looking for children, Zachariah and Elizabeth. I on spojrzał także na kobietę, która była bezpłodna i mężczyznę, który czekał na dziecko, spojrzał na Zachariasza i Elżbietę. Zachariah and Elizabeth were to become a people to give birth to a child who is going to announce that the favor of the Lord is coming. Zachariasz i Elżbieta mieli mieć dziecko, które ogłosi, iż nadszedł czas łaski Pana. And had to prepare the way for the coming of the champion of salvation.
i miał przygotować drogę dla tego, który przyniesie zbawienie. And Jesus is the champion of our salvation. A Jezus jest mistrzem naszego zbawienia. And this is the man that Isaiah spoke of. I to jest ten człowiek, o którym mówił Izajasz. The people of Israel, the people of God, had been waiting for a savior. Lud Izraela, lud Boży, oczekiwał na zbawiciela. When they came from Egypt, they were restored into having their land, into having their houses, into being free from slavery. They were liberated people. Potem, gdy wyszli z Egiptu, otrzymali na powrót swoje domy, na powrót swoją miłość, byli ludem oswobodzonym. But they still forgot. We tend to forget. And we lose focus on where we come from and where we are going. Ale oni jednak zapomnieli i my też mamy takie tendencje do zapominania, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. They forgot their God. Zapomnieli they oni o swoim brought Bogu. In other, their own gods whom they created. I zaczęli tworzyć swoje własne bożki. But God still sent a messenger there. He sent their prophets to remind them that they are doing wrong. Ale Bóg jednak posyłał im posłańców, posyłał proroków, by pokazać im, iż czynią źle. That they are responsible for the miseries they are experiencing. They can come out. I iż mogą wyjść z tych wszystkich trudów, nieszczęść, które doświadczają. Even when they came out, nawet kiedy ten lud wyszedł, they did not seem to be changed. They looked as if they were oppressed. Nie było u nich widać przemiany. Cały czas wyglądali na uciemiężonych. So prophet Isaiah, prorok Izajasz, had this picture, miał ten obraz of the Spirit of the Lord being upon the servant who is going to set the captives free, the poor free, the downtrodden free, those in prison free. Ducha Bożego, który uwolnił uciśnionych, uwolni więźniów. And this was not happening to the people who had been saved from Babylon. I nie działo się to u tego ludu, który został wybawiony z rąk Babilonu. It is Jesus, after the preaching of John the Baptist, who comes to say, I am taking the situation of these people and I'm going to set them free. To dopiero Jezus po przygotowaniu drogi przez Jana Chrzciciela powiedział, że biorę na siebie ich sytuację i ich uwolnię. He was baptized, as it were, in the he entered into the situation of the people and is going to set them free and come with them into glory. I on został niejako ochrzczony i przyjął na siebie sytuację całego ludu i wszedł z tym ludem w chwałę. God out of love comes to the little ones and wants to lift them up into glory. Bóg z miłości przychodzi do maluczkich i chce ich podnosić do chwały. And when he comes out in glory, heaven opens and God the Father speaks. Kiedy on przychodzi w chwale, to wówczas niebo się otwiera i Bóg Ojciec przemawia. As the Holy Spirit wraps Jesus Christ in love. Gdy Duch Święty obejmuje Jezusa miłością. This is my beloved Son. Oto mój Syn umiłowany. Today I have begotten you. Dziś Cię zrodziłem. And announcing to all of us our going to be reborn into a new life of sons and daughters of God. I ogłasza, iż wszyscy zostaniemy zrodzeni na nowo na obraz synów i córek Bożych. And so John tells us in chapter 3 verse 16. I święty Jan mówi nam w trzecim rozdziale werset 16. 3 verse 16. 3:16. God so much loved the world. Bóg tak umiłował świat, that he sent his only begotten son. Że posłał swego syna umiłowanego. Yes, you can read it in Polish. Możemy przeczytać po polsku. Chapter 3, rozdział 3, verse 16. Werset 16.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. And in John chapter 1 verse 12 he says, those who received him, he gave them the power to become sons and daughters of his. A w rozdziale pierwszym, werset 20 mówi, że tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby byli jego synami i córkami. We have received him. My go przyjęliśmy. And he speaks to us with tenderness. I mówi do nas z łagodnością. God is saying to you and me, Bóg mówi tobie i mi. I love you. Kocham ciebie. And I have never forgotten you all the time. Nigdy przez cały czas nie zapominam o tobie. I have written to you into my hands, written your name into my hands. Zapisałem twoje imię na moich dłoniach. Another text, actually, some other people translate it, I have carved you into my hands. So really, you cannot separate from him. W różnych tłumaczeniach, w innych tłumaczeniach także napisano, wyryłem ciebie na swoich dłoniach, tak więc tego imienia nie można wymazać. Everywhere you go, gdziekolwiek pójdziesz, and God tells us in Ezekiel chapter 36, Bóg mówi nam w Ezechiela rozdział 36-31. You have gone polluting the whole world, the world I have given to you. But now I am going to make a miracle for you that you may recognize my glory. Zanieczyszczałeś cały świat, ale teraz dokonam cudu, abyś uznał moją chwałę. He is not going to punish, he is going to make an act of love that you may open our eyes and see him loving us. Nie będzie ciebie karał, ale dokona aktu miłości, abyśmy otwierali swoje serce i dostrzegali jego miłość. We don't want to go very far, we want to look into our history as we are now. Chcemy where do you come from? Naszej historii takich jakimi jesteśmy teraz, skąd pochodzimy? The Bible speaks to you that you are like the way it is said to Jeremiah, I knitted you into your mother's womb. Biblia mówi nam, tak jak o Jeremiaszu, utkałem cię w łonie twojej matki. I looked after you. Opiekowałem się tobą. Until you were born. Aż się urodziłeś. And I made you grow. I using so many wzrosłeś. People. Using so many people for your growth. The doctors, the nurses, the priests. Posługując się tyloma osobami. Your father and mother, opiece, your grandparents, doktorami, lekarzami, pielęgniarkami, twoimi rodzicami, dziadkami. The police who stopped the cars that it may not an accident. He has loved us through many, many ways. Policji, która zatrzymywała samochody, aby nie nastąpił wypadek, który byś uczestniczył, opiekowałem się tobą na tyle różnych sposobów. And even when you sinned, a nawet kiedy grzeszysz, he picked you up. To on ciebie podnosi. On kocha ciebie. And he says, those who sin, they are my wounded sheep. I go there. Well, I don't want to lose any one of them. On mówi, że ci, którzy grzeszą, to są te moje poranione owce, ale ja nie chcę stracić ani jednej z nich. So it's by looking at God's heart and gazing into who he is, into his heart, that we are going also to learn how he looks at other people. Patrując się w serce Boga, będziemy uczyć się tego, w jaki sposób patrzy on na innych ludzi. And Pope Francis says, Jesus mówi, is the face of God the Father who is merciful. Jezus jest obliczem Boga Ojca, który jest miłosierny. So if Jesus is the face of the merciful Father, a więc jeśli Jezus jest obliczem miłosiernego Boga, and we are the image of Jesus Christ,
a my jesteśmy obrazem Jezusa Chrystusa. We need to have the face of Jesus Christ. To musimy mieć właśnie oblicze Jezusa Chrystusa. Towards a person who makes mistakes. Względem okazywać takie oblicze względem osoby, która popełnia błędy. Your husband, twojego męża, your wife, twojej żony, your children, twoich dzieci, other people we meet on the way, i innych osób, które spotykamy na swojej drodze. God wants to use us to reach out to them. Bóg chce się nami posługiwać, aby dotrzeć do tych osób. Not as drunkards, not as killers, but want to reach out to them as sons and daughters of God in the name of Jesus. Nie chcę docierać do nich jako do pijaków, zabójców, ale jako synów i córki Boże w imię Jezusa Chrystusa. And that's how the Lord also wants you to look at yourself. W taki sposób Pan także pragnie, abyś patrzył na siebie samego. You are not stupid, you are not a heap of things, you are not a hated person, you are not an unloved person, you are loved always by God. Nie jesteś osobą głupią, niekochaną, nienawidzoną. Bóg ciebie zawsze kocha. Don't reject yourself. Nie odrzucaj siebie samego. You are, God says to you, in whatever situation you are in, you are the most handsome person I created. When I created you, I saw you very handsome. I saw you very beautiful. And you still are. Niezależnie od tego, co to czynisz, Bóg mówi, jesteś najpiękniejszą osobą, jaką stworzyłem. Tak ciebie stworzyłem i takim jesteś cały czas. And he has looked after you in all various situations. I opiekował się tobą w różnych sytuacjach. I stand here because many people have looked after me. Stoję tutaj, ponieważ wiele osób dbało o mnie. The mercy of God passed through so many people. Miłosierdzie Boże przechodziło przez tylu ludzi. An orphan at an age of two. Jako sierota w wieku 2 lat. Deprived of the father at an age of 2, so my foundation was broken by a separation father and mother because of death. W wieku 2 lat zostałem pozbawiony ojca, więc moje fundamenty były złamane, ponieważ zostałem oddzielony przez ojca śmierć, od ojca przez jego śmierć. There is not even a trace of my father's face, how he looked like. Nawet nie ma żadnego śladu twarzy mego ojca, jak on wyglądał. And my mother was sent away by my grandfather and also my uncles because they wanted him to be a second wife of one of my uncles and she refused. I moja matka została odesłana przez mojego dziadka i moich wujków, ponieważ oni chcieli dla mego ojca innej żony. She came to see me only on the day of my ordination. I o tym wszystkim dowiedziałem się dopiero w dniu moich święceń. For 23 years. Przez 23 lata. I had not seen my mother. Nie widziałem swojej matki. But God mothered me and God fathered me through his people. Ale Bóg opiekował się mną niczym matka i niczym ojciec, posługując się swymi ludźmi. His love never stopped. Jego miłość nigdy się nie zatrzymała. Even the woman who looked after me from the time I was at an age of 4, she told me, I hated you, I wanted to kill you, but I failed. Nawet ta kobieta, która opiekowała się mną od kiedy skończyłem 4 lata, powiedziała, że nienawidziła mnie, chciała mnie zabić, ale nie udało jej się. So in the eyes of this woman, I was always a dead person. A więc w oczach tej osoby zawsze byłem osobą martwą. So, but the Lord made her my prophet when the day I was ordained priest. Ale Pan uczynił z niej mojego proroka w dniu moich święceń kapłańskich. She came among the last of all those who are giving me gifts and spoke to me this. She gave me this gift. Ona podeszła jako jedna z ostatnich z kolejki tych osób, które przynosiły mi podarki, składały życzenie i przyszła do mnie z tym. You are not my child. Powiedziała mi, nie jesteś moim dzieckiem. You have been calling me mother. Nazywałeś mnie swoją matką.
I'm not your mother. Ale ja nie jestem twoją matką. And the man you have been calling your father is not your father. He's your uncle. I mężczyzna, którego określałeś mianem swego ojca, nie jest twoim ojcem. To jest twój wujek. And when you are being ordained, God spoke to my heart to repent, to come and tell you that I wanted to kill you. A kiedy byłeś, a kiedy przyjmowałeś święcenia, to Bóg przemówił do mego serca, abym żałowała za swoje grzechy, abym się nawróciła i wyznała Tobie, że chciałam Ciebie zabić. And my killer became my prophetess. I mój zabójca stał się moim prorokiem. God, who has loved you so much and protected you, will continue to protect you in the priesthood. Bóg, który mnie tak miłował, będzie nadal mnie osłaniał w moim kapłaństwie. And that's not enough. Ale to jeszcze nie wszystko. I killed, among those who killed your father. Jestem spośród grupy tych osób, które zabiły twego ojca. And as the Lord is speaking to me, told me to speak that truth to you so that you may forgive me. I Pan pokazuje mi, abym powiedziała tobie tą prawdę, abyś mógł mi wybaczyć. So being trained in the mercy of God the Father. A więc tutaj chodzi o takie ćwiczenie w miłosierdziu Boga Ojca. The people you are going to minister to are going to be calling you Father. You must learn to forgive in order to bring them to accept the compassionate heart of God. Musisz nauczyć ich wybaczać, aby oni mogli przyjąć pełne współczucie serca Boga Ojca. By my power, it was not easy. Nie było to łatwe, jeżeli chodzi o moje własne siły. I needed God's help to do so. Potrzebowałem tutaj pomocy Boga, aby tak móc uczynić. I took a decision. Podjąłem decyzję. And that had to continue, as Jesus says, 70 times 70. Not only 7 times, but forever. I to musiało odbywać się nieustannie. 77 razy, a nie 7 razy, zawsze. And you cannot forget, because you cannot forget that you were once an orphan and that you had no father and that your father was killed. You remember, but every time you remember, that decision you took continues to take place. You forgive again. Oczywiście nie da rady zapomnieć, nie można zapomnieć o tym, że było się sierotą bez ojca, ale za każdym razem, kiedy sobie to przypominam, to podejmuję tą decyzję o wybaczeniu. Let me finish with this prayer of a man. Zakończę modlitwą tego człowieka, który recognized how much God loved him, after he had found him a sinner, and after he was supposed to be condemned to death because of his sin. Zakończę modlitwą człowieka, który poznał, jak Bóg go kochał, kiedy wybaczył mu grzech, za który przysługiwała mu śmierć. King David. Król Dawid. Who is this King David? Kim jest ten król Dawid? A man who was not even considered by his father and mother and brothers to be a king of Israel. Był to człowiek, którego ani matka, ani ojciec, ani bracia nigdy nie sądzili, że zostanie królem. He was a shepherd. Był on pasterzem. And God said, that's a man of my heart's desire. A Bóg o nim powiedział, to jest człowiek według pragnienia mego serca. That's the man I love. To jest człowiek, którego kocham. So we need to know and know and know we are loved. And then we respond with the same love. Musimy więc wiedzieć, że jesteśmy kochani i wówczas odpowiadać tą samą miłością. A burning love in our hearts. Miłością, która płonie w naszych sercach. In Psalm 55, w Psalmie 50, verse 5, 55, werset 5, it's amazing. It says, my heart pounds within me. Verse 5. Psalm 55, werset 5. Drży we mnie moje serce. Drży we mnie moje serce. Fear and trembling overwhelm me.
i ogarnia mnie lęk śmiertelny. Shuddering sweeps over me. Przychodzą na mnie strach i drżenie. I say, if only I had wings like a dove. I mówię sobie, gdybym miał skrzydła jak gołąb, that I might fly away and find rest. To bym uleciał i spoczął. Far away I would flee. I would stay in the desert. Oto bym uszedł daleko, zamieszkał na pustyni. I would soon find a shelter from the raging wind and storm. Prędko bym wyszukał sobie schronienie od szalejącej wichury, od burzy. The heart that is beating with the passion to meet the one who can give him rest, God. Serce, które bije z uczuciem wobec tego, który może dać to wytchnienie, Boga. Saint Augustine, who was a sinner for a long time, now he found God. He said, my heart, late have I found my God, and my heart beats and is restless until it rests in God. I święty Augustyn, który był przez długi czas w swoim życiu grzesznikiem, powiedział, niespokojne moje serce, dopóki nie znajdzie odpoczynku w Bogu. And King David, after hearing the words that are not condemning from prophet Nathan, this is how he came to repent. A z kolei król Dawid, usłyszawszy słowa z ust proroka Natana, które nie były potępieniem, at first he had judged a person who was prescribed as the rich man who was stealing the property of the poor man, and he said that person must die. Na początek najpierw on osądzał pewnego człowieka, który okradał innego bogatego i powiedział, że ten człowiek musi zginąć. Sometimes we have such attitudes, we look at the sins of others instead of looking at our own sins. Czasami wpatrujemy się w grzechy innych zamiast patrzeć na nasze własne grzechy. And so he said, powiedział więc, that man must die. Ten człowiek musi umrzeć. And prophet Nathan said, that man is you. A prorok Natan wówczas odrzekł, tym człowiekiem jesteś ty sam. And he woke him up. W ten sposób go obudził. To see. Aby mógł zobaczyć. With the eyes of God. Zobaczyć siebie, ujrzeć siebie oczami Boga. And he began to see God in a new way. I zaczął dostrzegać, widzieć Boga w nowy sposób. We are called upon to see God in a new way. Jesteśmy wezwani do tego, by widzieć Boga na nowy sposób. Not the one who punishes us, but the one who reaches out to heal our wounds, to get us out of the pit. Nie jako tego, który chce nas potępić, ale jako tego, który wychodzi do nas, aby uleczyć nasze rany, aby wydobyć nas z tego dołu zagłady. And this is how we see him as he enters in a room of prayer. I w taki sposób widzimy go na modlitwie. Have mercy on me, God, in accordance with your merciful love. Psalm 51. Psalm 51. In your abundant compassion, blot out my transgressions. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości. W ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Thoroughly wash away my guilt, my shame. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy, mojego wstydu. And from my sin cleanse me. I oczyść mnie z grzechu mojego. For I know my transgressions. Uznaję bowiem moją nieprawość. My sin is always before me. A grzech mój mam zawsze przed sobą. So the sins he committed, they are not going to take his way of fixing his eyes on God who is always compassionate. Grzechy, które on popełnił, nie mają warunkować sposobu, w jaki patrzy na Boga, który zawsze jest pełen współczucia. I have done what is evil in your eyes, so that you are just in your word and without reproach in your judgment. I uczyniłem, co złe jest w twych oczach, także się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim osądzie. And now he looks into the foundation of his family. I was teraz przygląda behold, się I was born in guilt. Przygląda się podstawom, fundamentom rodziny. Oto zrodzony jestem w przewinieniu. In sin my mother conceived me.
i w grzechu poczęła mnie matka. Behold, you desire true sincerity and secretly you teach me wisdom. Oto ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości. So in our sinfulness, God is seeing your intention, why you came here. He knows why you go to church. He knows what your heart is, and he loves you there. Twojej grzeszności, Bóg dostrzega twoją intencję, dlaczego tu przyszedłeś, dlaczego przyszedłeś do kościoła. Cleanse me with hyssop, so that I may be pure. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty. Wash me clean, and I will be whiter than snow. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. You will let me hear gladness and joy. Spraw, bym usłyszał radość i wesele. The bones you have crushed will rejoice. Niech się radują kości, któreś skruszył. Turn away your face from my sin. Odwróć oblicze swe od moich grzechów. Blot out all my iniquities. I wymasz wszystkie moje przewinienia. A clean heart create for me, O God. Stwórz, O Boże, we mnie serce czyste. Renew within me a steadfast spirit, a steadfast heart. I odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Do not drive me away from your face. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza. So I want to look at you. Chcę patrzeć na ciebie. All the time I want to gaze at you. Nor take from me your Holy Spirit. Nie odbieraj mi świętego ducha swego. Restore me the gladness of salvation. Przywróć mi radość z twojego zbawienia. Uphold me a willing spirit. I wzmocnij mnie duchem ochoczym. And once this is done, I have to do to make sure other people come to enjoy this. So he says, kiedy to się dokona, to pragnę, aby tak też czynili inni ludzie. A więc mówi, I will teach the wicked your ways. Chcę nieprawych nauczyć dróg twoich. That sinners may return to you. I nawrócą się do ciebie grzesznicy. Rescue me from violent blood shed, O God, my saving God. Od krwi uwolnij mnie, Boże mój Zbawco. And now, Lord, you will open my lips, and my mouth will proclaim your praise. Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić twoją chwałę. So the praise and worship is not going to be just a small dim type of singing. It's an exaltation. It is a bursting with joy. The heart beats with waves, and the singing will be higher and higher. Uwielbienie więc nie ma być jakimś tylko takim słabym śpiewem, ale to ma być taki okrzyk radości. Moje serce będzie biło takimi falami uwielbienia. For you do not desire sacrifice, or I would give it. A burnt offering you would not accept. Ty bowiem nie radujesz się ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. My sacrifice, O God, is a contrite spirit, a repentant heart. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, serce, które pragnie nawrócenia, które żałuje. A contrite, humbled heart, O God, you will not scorn. Nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. Treat Zion kindly, so he prays for his city, for his people. Treat Zion kindly according to your good will. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twojej dobroci. Build up the walls of Jerusalem. Odbuduj mury Jeruzalem. Then you will desire the sacrifice of the just, burnt offering and all offerings, and then they will offer up young bulls on your altar. Wtedy będą ci się podobać ofiary zgodne z prawem, dary i całopalenia. Wtedy będą składać cielce na twoim ołtarzu. Glory be to the Father, chwała and to the Ojcu, Son, Synowi, and to the Holy Spirit, i Duchowi Świętemu. As it was in the beginning, jak była na początku, is now and ever shall be, teraz i world zawsze, without end. I na wieki Amen. Wieków. Amen. Raise up your hands. Podnieście dłonie. Can you stand up, please? Czy możecie, proszę, wstać? Just talk to your Father. Rozmawiaj Close ze swoim Ojcem. Zamknij oczy. Let your heart have the beatings inside of look gazing at the heart of God, our Father, and
looking at the cross, that's where we see the emotions of God coming down to us to set us free from sin and loving us. Niech nasze serce bije, gdy będziemy spoglądać na naszego Boga Ojca i na krzyż. Przyjmijmy te emocje Boga, aby byśmy byli uwalniani od grzechów. Come, Holy Spirit, Spirit of Jesus, Spirit of God our Father. Przyjdź Duchu Święty, Duchu Jezusa, Duchu Boga Ojca. Come, you are like rivers of water, come and cleanse me. Przyjdź, jesteś jak strumienie wody, przyjdź i oczyść mnie. Come and purify me. Przyjdź i oczyść mnie. And Lord Jesus, release your precious blood to clean me Panie from Jezu, every stain of sin and to heal me. Panie Jezu Chryste, wylej swoją drogocenną krew, aby obmyła każdą plamę mego grzechu. Holy Spirit, release your power and release your fire to burn every sickness in me and to burn every sin in me. Duchu Święty, wylej swoją moc, swój ogień, aby wypalić każdą chorobę, każdą słabość we mnie. Restore whatever is broken in me and I will be whole. Odbuduj wszystko to, co jest połamane we mnie, a ja będę jeden, cały. My spirit, mój, jako całość, mój duch will rejoice in you, my Savior. Będzie radował się w Tobie, moim Zbawcy. And my mind will praise you and glorify you. A moja dusza będzie Ciebie uwielbiać i dawać Ci chwałę. My whole body will be healed from what has been putting me down. Moje ciało, całe ciało zostanie uzdrowione z tego wszystkiego, co mnie przygniatało. My entire being now glorifies you, my Savior. Moja cała istota wielbi Ciebie teraz, mój Zbawco. So receive an outpouring of God's love in your whole mind, your spirit, your body. Przyjmuj wylewającą się Bożą miłość w całej swojej duszy, w swoim duchu, w swoim ciele. The healing power of the Lord, mind, spirit and body. Uzdrawiająca moc Boga, która uzdrawia ducha, duszę i ciało. In Jesus' name we have prayed. W imię Jezusa modliliśmy się.